Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday.pl. Zapraszam Was do kolejnego ćwiczenia. To już będzie takie połączenie riffu z różnymi technikami. Tak więc Rockday, po prostu graj. Kurczę, no jak to inaczej nazwać? Zobaczcie o co mi chodzi. Uwaga, cisnę. Można powiedzieć, że to jest takie połączenie arpeggia plus patataja, czyli tego galopu, plus interwałów, kwinta i tryton, czyli kwarta zwiększona. W każdym razie pierwszy motyw, który tutaj w tym momencie zagrałem, to jest ten. Generalnie mamy tak, na najgrubszej strunie jest pusta, prawda, nagrana, a struna piąta jest 5, struna szósta 7. No akurat ja używam struny najgrubszej u mnie. U Was oczywiście ten sam motyw, tylko grany po prostu na strunach cieńszych, no dokładnie to samo. Więc tutaj mamy tercję małą, tutaj tercję wielką zagraną, czyli to jest jakby taki już fragment arpeggia, czyli fragment właśnie akordu, który jest tutaj wsadzony, czyli... Czyli tutaj trzeba się nauczyć tej płynności przechodzenia z jeden na drugi. No nie jest to jakiś duży problem po prostu. No jak sami wiecie, trzeba tylko to ogarnąć. Motyw też jest tutaj grany tym piórkiem naprzemiennym, prawda? Wszystko jest naprzemiennie grane. Plus jeszcze ten patata. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym sklep Rockday lub na Allegro. Papatki. Grałem jeszcze motyw dodatkowy, który tutaj byłby, to były arpeggia, czyli to jest arpeggio. Tak, arpeggio. Arpeggio, proszę Państwa, G-dur i A-mol. Czyli byłoby tak. Czyli to jest tak, na najgrubszej u mnie 8, 7, 5 i później 10, 8, 7. U Was to byłyby te same chwyty, tylko że były u Was arpeggio C dur i D mol. Czyli u Was było po prostu. I tutaj spróbujcie zrobić tak odnośnie piórka. Wszędzie było naprzemienne kostkowanie, prawda, i zabawa i tak dalej z naprzemiennym kostkowaniem. Tym razem chodzi o to, że jeśli zaczynamy od najgrubszej struny, to robimy ten sweeping przez trzy struny, najgrubsze trzy struny, u Was szósta, piąta, czwarta, ewentualnie siódma, szósta, piąta. Sweeping przez te trzy struny w dół. Że ty-ty-tym, ty-ty-tym.
też spróbujcie sobie tak, tak jak ja teraz grałem. Ty, 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 czy znowu mamy po trzy dźwięki, czyli raz, dwa, trzy, 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 ty, 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 ty. I to oczywiście ten sweeping możemy teraz zagrać na innych progach. No, na przykład sobie zacznijmy teraz, jeśli chodzi, powiedzmy, o takie już techniczne granie, niekoniecznie to ma być super melodyczne. Zaczynamy na przykład od grania, powiedzmy, 4, 4, 3, 1. I przechodzimy o dwa progi. Pamiętacie, było chodziło o dwa progi. I gramy 6, 4, 3. Sposób. Teraz jeszcze tylko jedna uwaga. Jeśli mamy tutaj taki trzydźwiękowy arpeggio, prawda, czyli mamy szósta, piąta, czwarta struna, to jest tak. Wariant jeden to jest taki, że gramy sweeping w dół przez wszystkie trzy struny, czyli mamy w dół, w dół, w dół, czyli w dół, w dół, 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 dół. Ewentualnie drugi motyw to jest taki, że gramy dół, dół, góra. Wtedy ten ostatni ruch jest taki, że on nas zbliża bardziej do tej znowu najgrubszej struny, prawda? Czyli gramy tak, szósta, piąta, czwarta, czyli w dół, w górę i ten ruch w górę już nam powoduje, że jesteśmy, zbliżamy się troszeczkę do tej znowu szóstej struny, prawda? Czyli zauważcie, jak to wychodziło. W ten sposób to zrobić. Według mnie wypadałoby poćwiczyć jeden, drugi motyw, bo jeśli byśmy później grali jakieś to wtedy wypadałoby robić sweeping tylko w dół i później w górę. Więc tutaj, żebyście te oba równomiernie wyćwiczyli oba motywy, żeby i ten w dół, górę i w dół, w dół, w dół, żeby to było w miarę płynnie zagrane. Tutaj jeszcze ostatni motyw, który grałem, to po prostu była kwinta, czyli na u mnie najgrubszych strunach 3-5 i później 3-4, kwinta i później kwarta zwiększona. Oczywiście to chodzi o rytmika, to może być jakakolwiek. Po prostu ja gram 3-5, 3-4, 3-5, 3-4 w ten sposób. Wy możecie oczywiście jakiś dowolny riff tutaj wkombinować. Chodzi o to, żeby to było urozmaicenie, więc generalnie zamiast grać cały czas arpeggio do posrania, to po prostu wciskamy jakąś nutę pedałową, czyli akurat tutaj najgrubszą tą. Więc no widzicie, teraz znowu zrobiłem następny motyw, który też fajnie wybrzmiał. Więc dobra, spróbujcie sami sobie poćwiczyć to arpeggio, spróbujcie sami sobie też tego patataja, ewentualnie właśnie te przejścia z tych arpeggiów, tutaj 7-5 tych fragmentów, czyli tych interwałów, prawda, tercji małej, tercji wielkiej, do przejścia arpeggio, prawda, 8-7-5 na 10-8-7. Dobra, ja spadam, na razisko, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz
jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.